Okidoki, tak więc jestem już z powrotem. Byłem tam, gdzie byłem i zrobiłem, co zrobiłem. Bez szczegółów, oczywiście. Dobra, zestaw ulepszeń. O, weź nawet do szyfracji, miło. Coś tu mamy jeszcze? Cysterna, nic tu nie ma ciekawego. No słuchajcie, no nie po to walczyłem z tymi piratami. No. Bramka numer 1, 2 i 3. Ciekawe. O, i nawet 4. Ciekawe, co tu się kryje. O, dzięki. Również. Dobra. No i tu łatwa deszyfracja, żeby nie było tak za łatwo, nie? Tylko żebym się jeszcze w tej deszyfracji wyrobił. 37 już mam. Okidoki. Jeszcze odwiedzimy. Zaraz za tobą, Shepard. Okej, miło. Zapraszam. Jeszcze odwiedzimy pięterko. Tu nic nie ma. I tu mamy jeszcze jakiś pokój. Dobra, zbliżam się już naprawdę do tej magicznej granicy, więc będę musiał to zaraz... nadal zbyt niski poziom umiejętności. Przykre to jest. O co wyciągasz tę gigarę? O! Znajdujesz dowody na to, że Asali, która jest przywódczynią łowców niewolników, jest siostrą Nasany Dantius, która jest ważnym ambasadorem na Cytadeli. Powinieneś wrócić do prezydium i doprowadzić do konfrontacji z Nasaną odnośnie tej informacji. Pobrałem dowody. Super. I również zbyt niski poziom umiejętności. No proszę ja ciebie kuźwa mać. Aż zobaczę jak to wygląda. Deszyfracja, no dobra, to kurde, zainwestujmy w to, bo może te dwa punkty pomogą, a może i nie. Elektronika, Igarus, karabiny. Dobra, no muszę to zrobić. Zobaczymy tylko jeszcze dziennik. Niezbadany świat, dyplomacja Sali, poinformuj Nasanę. No to przed chwilą się o tym dowiedziałem. Weź wszystkie... Dobra, muszę to ogarnąć, bo... Bo za chwilę im nie będę mógł już się w nic wyposażyć. Jeszcze raz musimy to niestety przejść. Tam nie wiem, czy niestety ja akurat lubię ten etap każdej z gier. Pogromcy, dwa pogromce mam. Młot też wywalimy. Agresor. I gosiesz. Lepszych pistolecików nie mamy, więc pozbywamy się tego. I tego też. I zostawimy sobie dwa karabiny snajperskie. Dobra, to już przerabiałem. Tu nic nie mamy, tu nic nie mamy. O! Mamy jakiś nowy pancerz, nawet dwa. Chociaż ten to chyba już miałem, więc mogę się go pozbyć. Modliszka 30, 180, 16, czyli mniejsze obrażenia, a zwiększone tarcze. Zobaczmy jak wygląda ten pancerz. Zielono! Zielonym do góry. No całkiem nieźle. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle, ale się w sumie jeszcze nie oswoiłem z tytanem. Zostały mi obrażenia, a tarcze. 30 tarcze. Dobra, chyba jedną na chwilę obecną wolę ten tytan. Kejdan. Kejdan, nie możesz się chyba jeszcze tu nic ubrać niestety. Kroganin, kroganin, kroganin. Wszystko na kroganina.
Rogami. Dobra, więc darujemy. Wzmacniacz biotyczny. On klucz. No, a z bronią to naprawdę... Chociaż dobra, bo nie tak dawno dałem mu karabin, żeby się z nim... Dobra, to jest jeszcze inaczej. Garusa weźmiemy, bo zauważyłem, że mamy tsunami. A więc tsunami... 98... Tsunami damy Garusowi. Okej. A... Raptora... damy temu panu. To też możemy zamienić. O mi żal. Nie wiem, sorry, bo może każdemu z was się to nie podobać, że ja poświęcam znowu ten czas, no ale kiedyś muszę to robić, nie? I tak, uwierzcie mi na słowo, że większość tych operacji robię... robię, nie nagrywając, tak? Tego i nie pokazując wam, więc od czasu do czasu się na tym skupię na wizji. Dobra, też ci to dam, a to wyrzucę. Resztę na razie zostawię. No i Garius. Garius, też nie masz żadnej tutaj... żadnego pancerza. Jeśli chodzi o... jeśli chodzi o snajperkę, to mamy lepszą. Chociaż miałem ich wcześniej, nie? Nie miał okazji, chyba się jeszcze nią za bardzo... Dobra, damy ją już teraz. Nie będziemy. Karabin szturmowy masz lepszy. Jeśli chodzi o to, to jest kiepściuchne. Dobra, też ci dam lepszą... lepszą strzelbę. No i pistolecik. Też ci damy taki. Dobra, myślę, że troszeczkę się tego pozbyłem. Mam nadzieję, że zbytnio wam się nie nużyło. Dobra, nie powinno mi już teraz, przynajmniej przez jakiś czas, krzyczeć. Nadal zbyt niski poziom. Kurczoki. No dobra, trudno się mówi. W takim razie spadamy stąd. No dobra, tu nic nie ma ciekawego już dla mnie, tak więc opuszczam to smutne i ponure miejsce. Minus trochę dla mnie, szczerze mówiąc, żeby nie było, że widzę w tej grze same plusy. A czemu tu wykrzyknik cały czas jest? Forteca. No dobra, ale już byłem w tej fortecy, no i co? Zobaczmy tylko jeszcze dziennik. Dobra, minus trochę, tak jak wspomniałem już, minus dla mnie to taki, że mówię, znikają trupy, może tak, zwłoki, o, tak, żeby ładnie zabrzmiało. Czasami dzieją się tutaj akcje dosyć poważne, krwawe i tym podobne, a zwłoki nam znikają. Dobra, wracamy na Normandię. Jesteśmy na Normandii, więc dokonajmy od razu zapisu. W sumie to powiem, mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie skupiłem się przede wszystkim na tych misjach, nie? No ale szukam, w tym przypadku szukam też tej Eliary Coni, więc muszę odwiedzać te planety. Dobra, tu już byłem. Ale może też poświęciłbym przynajmniej odcinek, może odcinek to za dużo, ale z pół odcinka na znowu zwiedzenie statku, ewentualną rozmowę z załogą, a zresztą zobaczę. Porolan to ogromna skalista planeta o 1,5-krotnym E. Niby takie, nic takiego, a trudne słowo. 1,5-krotnym. Rozmiarza Ziemi. Mimo gęstej atmosfery słaba energia czerwonego karła Macedonia sprawia, że powierzchnia planety jest niezwykle mroźna.
Odzyskano zapiski matki. W czasie skanowania planety Porolan dziwny sygnał doszedł z orbity. Nawigator Presley określił jego źródło jako starożytny nadajnik. Twój oddział zbieraczy sprowadził nadajnik na pokład i odkrył zapiski matki Dilinagi w luku towarowym. Ponownie matka Dilinaga. Okej, okay, tu już byłem, teraz tu. Patavik to druga ogromna i skalista planeta systemu Macedonia. Jest również znacznie bardziej interesująca. A żeby się o tym przekonać, zapraszam do dalszej lektury. Okej. Okay. No i zostało nam Fargelus. Fargelus to standardowy wodorowo-helowy gazowy olbrzym, posiadający duże ilości unoszących się w powietrzu węglowodorów. Zbadajmy. Skatalogowano złoża gazu, skany z orbity wykazały wielką koncentrację ksenonu. Super great. I to by było wszystko, jeśli chodzi o system Macedonia. Następny system Ateny, Sparta czy Knossos. Tak w sumie to dopiero załapałem, nie? Macedonia, Ateny, Sparta i Knossos. Dobra, to teraz Ateny. No i jesteśmy w Atenach. No może to najbardziej wysuniętą planetę. Wyznaczymy jaką pierwszą. Odległa planeta Faros była badana jedynie pobieżnie przez bezzałogową sondę. Posiada nikłą atmosferę składającą się z azotu i argonu. Zbadajmy. Odzyskano insygnia Turian. Skany planety Faros wykryły opuszczoną bazę na jednym z jej księżyców. Oddział rozpoznawczy nie znalazł nic godnego uwagi, ale duża część pozostałości nosiła insygnia kolonii Magna. Okej, okay, teraz maszyna losująca wylosowała... Jest, jak to przeczytać? Nauzyka. Ślady sodu w atmosferze dają Nauzykai ciemnoszary kolor. Poza tym jest to typowy wodorowo-helowy gazowy olbrzym. Duża ilość pary wodnej w górnej atmosferze tłumaczy obecność białych chmur. Faktycznie, bardzo taka chmurzasta planeta. Chciałoby się powiedzieć, z przebijaną fajnym dosyć odcieniem fioletu. Next. Kirke. Kirke to średniej wielkości wodorowo-helowy gazowy olbrzym ze śladowymi ilościami siarki i chloru, które nadają jej uderzający żółto-zielony odcień. Wraz z rozwojem kolonii Proteusz, Kirke prawdopodobnie stanie się miejscem wydobycia chloru 3. Skatalogowano złoże gazu. Podczas skanowania tego gazowego olbrzyma udało ci się odkryć duże skupisko Helu 3. Superancko! Hel 3 jest w sumie na wagę złota. Nie wiem, czy już się zorientowaliście, że tak to działa, ale właśnie tak. Okej, okay, więc zostało nam Salamis. Właściwości geologiczne Salamis były badane z orbity, ale poza tym niewiele wiadomo o tej planecie. Ze względu na gęstą składającą się z dwutlenku węgla atmosferę oraz bliskość do energetycznej gwiazdy Ateny, temperatury w ciągu dnia na równiku często roztapiają powierzchnię. Skorupa składa się z żelaza ze złożami metali z grupy platynowców. No i ostatnia. Proteus, mam przeczucie, że tutaj będziemy mogli wylądować. Chciałem powiedzieć już bingo, a tu dupa. Tak jak i rodzinna planeta Hanarów, Proteus jest pokryty oceanami w ponad 90%. Niewiarygodne ciepło gwiazdy Ateny podnosi wilgotność do 100%. Tworzy nieustanną pokrywę chmur i napędza kolosalne tajfuny, które przez cały rok szaleją na powierzchni planety. Kolonia założona w 2179 roku, ludność 12470, stolica Itaka. Skatalogowano złoża gazu. Proteus ma dużo wolnego tlenu. No dobra, czyli w tym systemie nie da się nigdzie wylądować.
Byliśmy już na każdej z planet, więc czas odwiedzić, a może teraz tak po przekątnej, Spartę. This is Sparta! Tak swoją drogą, jeden z moich ulubionych filmów. No i jesteśmy. Cóż tu mamy? Gdzieś na obrzeżach jeszcze coś nam się schowało? O, dokładnie tam, więc zacznijmy. Od Alsages. Mała, daleko położona i skalista planeta Alsages ma nikłą atmosferę składającą się z metanu i argonu. Powierzchnia składa się głównie z lodu wodnego oraz wapnia ze złożami metali lekkich, nie ma naturalnych satelitów. I zbadajmy tą planetę. Skatalogowano pierwiastek Ziemi rzadki. Skany z orbity wykazały istnienie złoża Plutonu. No, Pluton zapewne nam się przyda. No, może nie mi bezpośrednio, ale to dosyć cenny surowiec. Ogromny, gazowy olbrzym, Ontamalka, kuźwa mać, posiada atmosferę składającą się z wodoru i helu ze śladowymi ilościami chloru i siarki. Potężny lej grawitacyjny przyciąga do wewnątrz wiele asteroid zewnętrznego pasa, które mijają orbity Altai i Edolundu, by w końcu zatrzymać się w wewnętrznym pasie. No i oczywiście skatalogowano złoża gazu, skany z orbity wykazały wielką koncentrację wodoru. Edolus. Komandorze, odbieram sygnał z powierzchni planety. To chyba automatyczny nadajnik ratunkowy. Edolus to skalista planeta, której atmosfera składa się z dwutlenku węgla i azotu. Powierzchnia Edolusa jest pokryta pustyniami piasku krzemianowego, z niewielkimi tylko obszarami wyżyn wulkanicznych, które przełamują ścierającą kurzawę. Orbita Edolusa jest zapchana gruzem, który jest spychany na nią przez grawitację gazowego olbrzyma Ontamalki. Ze względu na częste uderzenia meteorytów, eksplorację uznaje się za bardzo niebezpieczną. A ja mam cholera tam wylądować. Great! No dobra, ale tak by... jakby nie było jakieś urozmaicenie w tym odcinku, tak więc zapraszam. No i dobra, oczywiście standardowy problem z wyborem. Może nie aż taki problem, ale tym razem weźmiemy Brexa. Nic z biotyki nie weźmiemy. Nie, no Brex jest biotykiem, więc ja jestem trochę technologii. Więc dobra, weźmiemy. Tak. Ten deszcz meteorytów może i fajnie wygląda, ale jak dostanę taką skałką, to pewnie zaciekawienie będzie. Aha, standardowo. Jak mi powiecie, że w Rex... No, na szczęście. Myślałem, że znowu 20 parę punktów będę musiał przyznać. W Rexie, w Rexie, w Rexie. Bach. Aha, dobra. I teraz co? Champion. No i trochę biotyki. I wzmocnione tarcze. Dobra, wydaje mi się, że to będzie wystarczające. I to w ogóle jesteś wszechstronna, aż muszę ci powiedzieć. Chyba jako jedyna z całej ekipy możesz posługiwać się każdym rodzajem broni. Ale na tą chwilę... Nie, może nie. Może jednak nie. Może weźmy tutaj szkolenie szturmowe. U mnie jest ok. Dziennik nam się zaktualizował, więc tylko zerknijmy. Znajdź oddział rozpoznawczy. Ok. I jeszcze tylko ekwipunek, bo w Rexa muszę mnie jakoś wyposażyć.
Wreksie, cóż ty tu masz? No strzelbę to masz, spoko. Karabin, w drugiej kolejności się nim posługujesz, więc raptora by chyba należało ci dać. Chociaż groza też nie jest niezła. No nie, ale raptor jest najlepszy. Dobra, skaner bojowy, żyroskop, stabilność, przedłużenie lufy do obrażeń. Absorpcji ciepła. Dobra, damy ci to. Zapalające. Polonowe. Okej. Okay. Jest git. Pistolecik też masz lepszy. Tu nie było. Karabin snajperski, mimo że nie używasz, mamy dwa do wyboru. Chyba raczej Ashley zaraz zobaczy, co ona, czym ona tam dysponuje, ale tutaj mamy teraz pole do popisu, zobaczcie, bo w sumie to nie wiem, czy jeszcze miałem w ekipie Wreksa od momentu, gdy dałem mu tą, ten żabi pancerz. Ale mam tutaj dla niego parę różnych rzeczy. Tego się od razu pozbędę, bo to jest śmieszne, jeśli chodzi o statystyki. Badacza też się pozbędziemy. Zostaje nam najemnik, który jest identyczny z tym, co ma, jeśli chodzi o statystyki. Chociaż nie, tarcze ma lepsze, a spada ochrona biotyczno-technologiczna. I jest jego ulubiony kolor, czerwony. No, czerwony mu do twarzy podobno. No i mamy Feniksa. Feniks w sumie nie, no Feniks jest dużo słabszy. Feniks to chyba będzie to białe. Nie, Feniksa to się pozbądźmy. Tylko teraz pytanie. Feniksa to się pozbędziemy. Gdzie on jest tutaj? I zostało nam to albo to. Czyli w tarczy idziemy kosztem ochrony. Dobra, na razie niech pobiega w tym zielonym dzianku. Zobaczymy, co on tu jeszcze ma. Modulator tarczy, bo dodaje mu jeszcze 90 do tarczy. Ewentualnie zmienimy mu na interfejs medyczny. Spoko loko. I jeszcze tutaj tylko na chwilę. Tu będzie miała lepsze. Ona korzysta też ze strzelby, więc dajmy mu to, damy jej tą, przepraszam. Z pistolecika też, ale to zostawmy. No ale snajperka, bo też w przyszłości będzie snajperzyła mi tu dziewczyna. Jak się okazuje, dajmy jej na razie ten. ...180-16, no to jest dużo lepsza ta modliszka cała. Aha, to jest ten pancerz, który ja... ...mogłem, tak? Dobra, tego się pozbądźmy. Tak, mógłbym ją przebić w modliszkę. Ale tak, traci na tarczach, zyskuje na tym, czyli tarczę. Nie, na razie niech też pobiega w tym dzianku. Okej. Tak, wiem, odcinki się przedłużają przez to, że Brave się tutaj bawi lalkami, nie? Tak to przynajmniej może wyglądać. Rozbiera, ubiera. Jego jasna cholera. Dobra, tym optymistycznym podsumowaniem zaskoczę was w tym momencie i zaproszę na kolejny odcinek, bo na tę przyszła już pora. Tak więc... See you, a raczej do usłyszenia. Cześć!